Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Repus. Oto jest kolejny odcinek z Izraela i szczerze myślałem, że pozwolę sobie na czas growy w grze na trochę dłuższą przerwę między odcinkami, ale dzieje się ważna rzecz. W poprzednim odcinku, albo jeszcze w poprzedniejszych, chwaliłem się, mam takie stabilne państwo, nie miałem wojny domowej. Po ponad 100 latach grania, w czasu w grze, mamy w końcu wojnę domową. I powiedział nam ten syn, który ma tereny od nas, które my zdobyliśmy naszymi wojskami. I postanowił się zmutować. Dlaczego? Bo on uważa, że to on powinien być królem Jerozolimy. A ja mu powiedziałem, no chyba cię pojebało bało. I dołączył do niego ten gościu, tego Damaszku, który... 30 lat, ma gówno widział. Ale macie przepierdzielone. Najpierw zajmę się tobą. I w sumie tobą od razu też. Szatan najpierw się wami zajmie. Nawet nie wiecie, iloma rzeczami was pierdolne. To raz. Więc bierzemy sobie tak. Niestety, a ty już nawet nie idź, bo ty się zesrasz po drodze. Wy idźcie, bo w sumie nie mógłbym ciebie bliżej zrobić. Czy jakie ty masz terytoria, mordo? Nie, nie masz nic bliżej niestety. Więc tutaj wojska pójdą, oni tutaj się zbierają. Dajcie w Jerozolimie spróbować zebrać. A wasza trójka też, to powiedzmy tutaj. Natomiast tak sobie myślałem w międzyczasie. A jakby mnie Bizancjum zaatakowało, to jak byłbym w stanie na przykład się przed nimi bronić? Bo mają dużo wojska. Oni stoice w ogóle to przynieśli na granicę. Mają dużo wojska. I tak myślę, kurczę, jakbym najemników wszystkich zrobił, to by się ze mną, to czy dałbym radę. Ale najemników potrzebuję w innym celu. Tutaj, w tej wojnie. Będę potrzebował armii najemniczych. Gdzie mi się ci najemnicy zrobili, teraz nie mam pojęcia, bo kuźwa... A, tutaj. Czemu tutaj? Ale okej. Ej, ale jakiś tutaj pomniejszy ten... Miasto mi się zbuntowało, które znajduje się w Jerozolimie. Śmieszna sprawa też. Ale dobra, udało się. Wiesz co, nie łup może. Wyjątkowo bardzo oszczędzę jakieś miasto przed chęcią kompletnego zdewastowania go. Natomiast nie oszczędzę tych wojsk, które bez morale i bez dowódców postanowiły tutaj przyjść sobie. To chyba te wojska bez morale robią się w momencie, to bo oni rzeczywiście bardzo długo morale nie mieli. Robią się w momencie, jeżeli armia robi się w prowincji, która nie jest bezpośrednio połączona ze stolicą. I przynajmniej to jest mój wniosek na pierwszy rzut oka. I zróbmy sobie, może nie pieniądze. Punkty technologiczne, chociaż pieniądze zawsze są spoko, ale punkty technologiczne też, ich akurat kupić się nie da. Czy da radę niszcząc sobie te wrogie tereny, ale no, rozumiecie mój tok myślenia. Jeszcze gościowi w ogóle po wojnie odemto Al-Jaf, bo tak fajnie to wyglądało, myślałem, o dobra, duży wasal, no to może w międzyczasie ten Janabit uda mu się pobić za jakiś czas czy coś, bo tam dużo wojska nie ma. No i przeciwko mnie się teraz zbuntował. A w sumie to przed chwilą przeklikałem, ale robiłem sobie search for the smith na jewelry, czyli na... te naszyjniki i tak dalej. Okazało się, że nie możemy mieć jakby dubletu tego, co już mamy. Nie może się powtórzyć. I z tego powodu zwrócili nam kasę. Fajny pomysł, tylko szkoda, że jakby... No szkoda, że jakby to bardziej nie jest rozbudowane. W sensie to szukanie tych rzeczy. Ale tutaj dostali w pierdziel teraz. O, ale to... Dostali na mordkę. Też zauważyłem właśnie, że przez pewien moment miałem tylko 30 zarobku. I to właśnie dlatego, że miałem niechętnych wasali, wasali niechętnych do płacenia mi rzeczy. Gościu, nasz syn. A, ten co tutaj, przywódca buntu. I teraz ten syn jest, chyba że kogoś innego chcieli wywyższyć na króla, mi się zdaje. Increase revolt for Emir Anger Agatoleins. A, ten miał być królem, dobra, ten kuzyn daleki. Porąbało gościa, porąbało. Ha, ha, ha. Ci ludzie mają przepierdolone tam na miejscu. O, nasza kochanka, do której przed chwilą zarwaliśmy troszkę poza ekranem, bo nie skomentowałem tego, będzie miała dzieciołko.
Bardzo dobra informacja, szczególnie, że takiego dzieciaka bym se wszamał. Ostatnio trochę czasu nie jadłem tego dzieciaka i by się przydało to nadrobić. W ogóle pobudowałem tym frajerom forty tutaj, żeby jakby ten Egipt nas najeżdżał, to żeby ich spowolnić troszkę. I teraz muszę te forty podbijać sam. Kurde. I was businessman doing business. Ja jeszcze pobijmy im na koniec armię, żeby tych frajerów osłabić jak najbardziej to możliwe. Golders... Nie, chcę ten armor sobie mi zachować konia. I pobijmy tą armię do końca. Najmniej punkty technologiczne i bierzemy Pisa. Im oni tracą tam prestiż, zyskuje prestiż i goście są uwięzieni w tym momencie. Rozwiążmy wszystko. I co ja mogę z wami zrobić? Hej, powinni być uwięzieni. Tak, tutaj jest ten. Czy jesteście w stanie siebie opłacić? 145. Jesteś gówno wart, ale jak dajesz kasę, to ja wezmę kasę. No i tyle z wojny domowej mamy załatwione, tak na serio. Ale tak czy tak poczekam z tymi wojskami, żeby się odnowiły teraz, bo planowałem atak na Egipt, ale atak na Egipt się nie... Chociaż nie, to jest 71. Tutaj 75. Na Abysynie jednak. Na Abysynie byłby to atak. Uuu, jaki fajny tu, kurde. Ale 68, tak czy tak muszę 2 lata czekać. Dlatego chciałem poczekać chwilę. Dlatego ta... Chwila spokoju była dobrą chwilą, ale niestety lipa. Nie mogę sobie Polski kupić za te 50 tysięcy złotych. Mówię, nie mam co z nimi robić. Dobra, w sumie rozumiem, czemu to miasto mi się zbuntowało. Bo przypomniałem sobie, że to miasto, czy nie wiem, czy dokładnie to miasto, czy akurat jakieś miasto, oddałem innemu wasalowi po prostu. W sensie, że robiłem cyk i daj mu to miasto, przekazałem w sensie dziedziczenia. A dlatego, żeby polepszyć wtedy z nim relacje. Wtedy miałem jakiś akurat sens, motyw robienia tego, ale... No teraz może niekoniecznie. Możemy pobudować sobie kolejne miasta. Nasz władca będzie znany jako Bob Budowniczy, bo wszystko rozpierniczy. Przecież szkoda, że nie ma teraz opcji, na przykład wyładuj 100 zł na imprezę, czy coś ten deseń. A daję te 10 zł, daję te 10 zł. Robię sobie fajne rzeczy, impry i tak dalej, ale kurde, wypadałoby, żeby były większym rozmachem na przykład. A, i ważna sprawa, którą chciałem też wspomnieć. Możemy przywrócić wielki priesthood, czyli... na hood mówią ci czarni, że bro is from the hood, więc jak to było? Getto. Getto książęce możemy przywrócić. I było wymagane zbudowanie trzeciej świątyni. I mamy zbudowaną trzecią świątynię. Jerozolima jest żydowska. I Paiti mamy 1000. A propos żydowskiej, tylko jeszcze jedną rzecz zerknę. Czy nawrócili mi w końcu na tą religię? Nie, no kurwa, męczył się z tą religią. Dawaj, próbuj od nowa, może się zawiesił tam. Ale odbudujmy tą, ten priesthood przywróćmy. De Kohen Gadol. Nie wiem, co to w ogóle jest. Nie było Kohen Gadol, czyli powiedzmy takiego pewnie papieża, o wysokiego kapłana judaizmu, jest wytłumaczone, od czasu kiedy Rzymianie zniszczyli drugą świątynię. Około 1000 lat temu. Od et long last, długo trwało, żeby przez długi czas ta pozycja była, nie była zapełniona. Ale like the Jewish priest of ancient, tak jak żydowscy kapłani starych czasów, ten wielki kapłan jest tradycjonalnie wymagany, żeby coś ten, brat Mozesa, coś ten, dobra, wypierdzielaj, mamy chyba papieża teraz, prawda? Tak, mamy papieża, jest Kohen Gadol i mamy kogo tutaj teraz, co ty masz w ogóle przypisane? Możemy mu dać Grand Independence, ale w takiej podstawie. My ci daliśmy jakieś miasto? Jewish High Priesthood. Nie wiem, czy mogę mu dać niepodległość, a nie dostanie niepodległości. Możemy demonicznie nad nim zapanować. Do it! A, impreza się skończyła przy okazji. The Zealots. Uuu, Holy Order będzie. Zarąbiście. Zarąbiście, to się szanuje. Skoro została odnowiona,
To dobrze patrzę. Dobrze, tak, mamy Holy Order, The Zealot. Ach, czy mogę w nich zainwestować? Bo kurczę, chętnie bym to zrobił. W sumie Use Your Study, napisz książkę o miłości, o wielkich osiągnięciach domu. O wielkich osiągnięciach domu, bo my w cholerę zrobiliśmy w sumie. Ale właśnie, wracając do tematu. Czy mogę zainwestować pieniądz? Tak, donate 300 to Zealot. Spoko. Fajnie było, gdyby rzeczywiście praktycznie to było wykorzystywane, że zwiększają sobie wtedy wojska czy coś ten deseń. Ale jako, że nie ma innych żydowskich państw, oni są nasi. No, zainwestowałem, żeby tutaj wyznawca szatana do mnie przyszedł. 68 lat. Ja pierdzielę. Zarąbisty pomysł. O, córka się urodziła. Czy to nie jest jakieś kochanki? Tak, legitymizuj ją. Bo ona na pewno była jako moje dziecko. Teraz pytanie. Stolen life. Przez 5 lat. Dobra, masz 5 lat życia. Naciesz się. Ale porąbane akcje. Ja, żona mnie nienawidzi, że ja mam dziecko z boku. Jak ona sama, kuźwa... No nie mam z nią dziecka po prostu. Nie wiem, kuśkę mi kuźwa odcięli w międzyczasie. Nie widziałem takiej tej... Takiego modyfikatora. Ferality minus milion. Wszędzie w sumie rozbudowują mi się szpitale już na maksa w tym momencie. Same dobre rzeczy się dzieją. Mamy od cholery pieniądzów. Dużo zarabiamy. Jeszcze nie możemy na wojnę pójść. Mogę zbudować drugiego Great Worka. Mogę. Mogę i sobie w Arsufie, który jest punktem tym handlowym ważnym również, bym zbudował coś, co by jakoś fajnie nawiązywało logicznie. Trade Value plus 25. Great Harbor. To mi chyba pasuje bardzo. Magnificent Garden, Grand University, Grand Mausoleum, Great Pyramid, City of Wonders. Myślę, że rzeczywiście zbudowanie Great Harbor, wielkiego wybrzeża, wielkiego portu Izraela praktycznie, będzie dobrym pomysłem. 19 lat, 3 złotych miesięcznie, wydatek taki co nic. Możemy sobie kilka tych wielkich budynków teraz pobudować przy tej, jak jesteśmy tacy kasiaści. O! O tym raz wspominałem, że szkoda, że jeżeli córka nasza zostanie zabita przez jakiegoś władcę, nie jesteśmy w stanie zrobić odwetu. Ale teraz została zmuszona do bycia konkubiną u tego frajera. I ten frajer. Ale on ma przepierdolone. Ale on ma przepierdzielone. Oho, cię spalę, gościu, żywcem. Przejdę tam, kuźwa, i cię rozpieprzę. 1000 wojska. 1000 wojska. W ogóle nasze osiągnięcia, które zrobiliśmy, osiągnięcia naszego domu, czyli Your Account of the History, czy nie, czy nasz dom chodzi, czy nasze jako postaci, sprawiły, że nasz dom jest rozpoznawalny teraz na świecie, że nasz ród. I bardzo fajnie to wpłynęło. Dostajemy prestiż trochę golda, ale bardzo dużo relacji na plus 25. I właśnie to są chyba, nie wiem, czy to są nasi podwładni, czy to są jacyś władcy okoliczni, którzy usłyszeli od nas. I gościu proponuje, że uwolni tą naszą córkę, jak my skończymy wojnę. I jestem gotów zaakceptować. Córko, jesteś wolna, masz dziecko, widzę. Ojojojojojojojoj. A ten, kurczę. Moja to jest jej dziecko i gościu jesteś z Riazania. Czy nie chcesz na dwór? No żonę twoją mamy, kuźwa mordo, w końcu. Aż tak tej żony nie lubisz? No słuchaj, no nie pozwolę na to, żeby ta córka była tam. To porywamy ją. Bierzemy satanistów, żeby porwali tą córkę. A propos tej córki, masz tutaj donate'a, mordo. Czy nawrócisz się na wiarę wtedy? Ajajaj, lipa. Dobra, mam wysrane w sumie. Nie udało się niestety porwać. Kurde, dobra, olać to już. To ciebie wydamy gdzie indziej, za kogoś innego. Tu już mamy adoratorów, ale mam was w dupie tak na serio. Sam sobie wybiorę. Kość tutaj ciekawy. Matrylinearnie nie ma sensu nawet próbować. Tak, nie chcą z Żydówką matrylinearnie. Ale a propos bycia Żydem, Żydówką. Spokojnie, ty mordo wyglądasz fajnie nawet. Masz tu. No takie. On sobie siedzi takie. Ło kurwa. Ta pojebana akcja. A w sumie chodź na dwór. Żyd, Kazar. Mi dopasuje jak najbardziej. I drugi raz nie udało się porwać. Kolejny minus 50.
Bo nie, że kliknąłem, żeby porwali, tylko akurat jakby kontynuują to porwanie. I druga córka, kurna, i drugą córkę muszę teraz porwać. Sobie pierwszą porwijcie do końca. W ogóle, właśnie, jo, pierdziele, bo ja pobudowałem sobie te właśnie fajowe rzeczy, prawda? Te miasta i tak dalej. I ja teraz mam ich od cholery i to mi niestety troszkę kasy ucina, bo mam za dużo... za dużo tutaj budynków. I muszę to szybko potworzyć nowych wasali. Ale dzięki temu region się rozbudowuje, bo ci pomniejsi właściciele miejsc będą nam bulić właśnie osobiście. I zaraz pobudujemy jeszcze kolejne takie fajne budyneczki. Czemu? Bo mogę. Budujmy sobie zamek. Budujmy sobie zamek. Tutaj też. Bo mnie stać. No i nasza córka w wieku 28 lat zmarła. To nie jest ta córka, którą wcześniej musieliśmy ratować. No i właśnie o tym mówię. Zmarła w więzieniu tego gościa. Kurde, i tego nie lubię, bo wysyłam córkę innej wiary, oni to porywają. Muszę tego moda wyłączyć, a z niego nie korzystam. Już może nie w tej serii, tak? W kolejnej serii już tego moda nie będzie. Bo ja z tych czystek rasowych i tak dalej nie korzystam. Natomiast to boli zbytnio, zbyt łatwo AI z tego korzysta i zbyt bardzo ma możliwości na napieprzanie tym tak na lewo i prawo, na serio. Staliśmy się possessed. Zwiększa nam to personal combat skill oraz opinie osób, które też są possessed, ale zmniejsza nam to atrakcję. Więc żona jeszcze bardziej się obrazi. Kurde mordo. Ile my jesteśmy małżeństwem? No, kilka ładnych lat. Czemu nie mamy dziecioka? No nie tak, że ze mną coś jest nie tak, bo ja na boku robię dzieci. Tylko z tobą nie mogę tego bachora zrobić. A już nie będę się rozwodzić, walić to. Ciekawe, czy jak mamy Great Worka, to on kosztuje, jak już jest zbudowany w utrzymaniu. Bo widzę, że zwiększa się koszt budowy, jeżeli już posiadamy te wielkie budynki. Bo się zastanawiam nad kolejnymi w sumie. I zbudujmy wielką synagogę w prowincji, która graniczy z nami, Akre. Znaczy to jest nasza prowincja, ale graniczy ze stolicą. Za 3000 na raz i później kilka miesięcznie. I bym coś jeszcze zbudował. Na przykład za Glitterhoofa, wielka statua. Zbudujmy sobie Royal Palace na przykład tutaj. Pałac Królewski. Co jeszcze możemy zbudować? A wiecie czemu tak buduję? Bo mnie stać. Wielki uniwersytet może? A niech będzie. Jak drugą Aleksandrię sobie jebnijmy w takim razie. Ale to na razie tyle. 30 tysięcy nam zostało, no trochę już kiepsko z hajsem, ale tak na poważnie, jeżeli... O, widzę, że tak na kamerce czasami trochę... Czasami trochę znikam, trochę nie znikam. Problem jest taki, że to kolejne budowle trochę kosztują sobie. I nie chciałbym, żeby to przesadzić z tym kosztem budowy. Szczególnie, że później będę musiał to rozbudowywać, te wielkie budowle, i to też będzie swoje kosztować. A my już mamy great ten, budowlę Petra. Petra w tym, w Manie chyba to jest, tak? The Great Desert City of Petra has existed for 400 years. A czekajcie, ja zobaczę. Petra, tylko że mi nie znalazło jakiejś laski losowej. Jest Petra. O kurde, jak to fajnie wygląda rzeczywiście ten. O panie, bym się teraz przejechał tam. To fuj, daleko i jeszcze wiadomo, wojna w tej okolicy. Tak chyba, nie wiem, czy to w Jordanii jest, czy w Arabii akurat. Także teraz tak, ale kurde. Jeszcze kiedyś coś takiego jebnęli losowo w skalę. A może nie do teraz czegoś takiego nie miałem zbudować. Tylko chaty z gówna. A mogę to rozbudować? A, restore muszę zrobić chyba. Ja to chyba złupiłem w pizdu. Prawie 400 zł rocznie wydajemy na budowę wielkiej budowli, a w międzyczasie nasze małżeństwo rozkwita, mimo że nie ma dzieci. No ja pierdzielę mordo. No i z kochanką mam dziecka, a z tamtą nie mam znowu.
Druga żona, która mi dzieci nie daje. Mam nadzieję, że nie chcesz zginąć. Kurczę, mamy naszą wnuczkę w więzieniu, ale nie mogę jej wziąć na dwór po prostu. Jeżeli zrobię ransom, to ona powróci do tego ojca, tak to nazwijmy, do starego wróci. O, i to mi się nie podoba. Invite to court i musi być dorosła. Musi być dorosła, żeby to zrobić. Urodził się syn z tej kochanki, którego zalegitymizujemy, bo brakuje mi osób, którym mogę tereny dawać. A propos dawania terenów, w sumie tutaj jest. I stole to mind. A propos dawania terenów, czas na Abesynię chyba, tak mi się zdaje, prawda? Jeszcze młody rządzi. O, taki afar, tyle terenów, tyle złota do złupienia. A my już mamy odnowione wojsko. Hu, 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 cyk. Wojna. Właśnie, bo nie spojrzałem, ale to mi nie pokazało. Czy mamy jakieś defensive pakty? Nie, nikt jeszcze nie ma, mimo że... A nie, nie fretujemy nawet. Dobra. Ich to nie przeszkadza, że rozrośliśmy się kilkukrotnie. Palimy, mordujemy, gwałcimy i w ogóle. Gdzieś jeszcze choróbsko się pojawiło. To na północy, no, no proszę, no powiedzcie, że jak mam rozbudowane tak szpitale na maksa, to ono zaraz się nie wpieprzy mi tutaj do... na zamek, do terenów. No w ogóle tak teraz sobie uświadomiłem do tego władcę, tak patrzę tą córkę. Zaręczyłem ją, czy tam będzie zaręczona, ale będę ją zjem koniec końców. Że ten z tego mema, jak w memie było, jaki, no pan żyje tam 90 coś lat, jaki jest pana sekret. No, raz obciągnąłem za zegarek. Chodziło mi o wiek. A, no to dużo warzyw i ruchu. To tak samo tutaj. Jak ten. Rozmowa z gościem, właśnie z naszym królem. Jaki jest pana sekret? No, paliłem wszystkie miasta, jakie spotkałem na drodze. Ale chodziło mi o pana długowieczność. A, zjadłem dziecko. Czekaj, kurwa, co? Tak pewnie by to wyglądało. Let's fucking go. I cyk, znowu sobie łupimy, bawimy, balujemy. Cyk, znowu kolejne. Nie da tych poważnych łupień robić, no bo mówię, szkoda mi po prostu wojska, wtedy supply'e zbytnio spadają. I troszkę szkoda. A tego kompletnie nie szkoda. Tak kilka tysięcy sobie zarobimy przy okazji. Ciekawe, czy z odbijania własnych prowincji... Nie, nie, czekaj, to jest odbicie z własnej prowincji, czy zajęcia innej? Villa Trinkat... Nie. Nawet odbijaniu własnych prowincji możemy je złupić, zniszczyć, zgwałcić. Dobra, własne prowincje to oszczędzę akurat. Wyjątkowo. The Holy War for Egypt. The Holy for God and Israel. The Great Kohen Gado Hussein has declared the Holy War for against... kurde, to Żydzi mają swoje święte wojny i teraz na Egipt. What the fuck? Ty masz jakieś wojsko? Co jest, kurwa? Gościu bez wojska postanowił z pizny zrobić święto wojny na Egipt. Dołączę. Czemu nie? Dołącz. Tak! Święta wojna na Egipt. Zajebiście. Ile Egipt ma wojska? Bo w sumie nie sprawdziłem. Ostatnio mnie to mało obchodzi, taki Egipt. 6 koła. O! Ohoho! Co my tutaj rozmawiamy? No to zróbmy sobie ten Holy Order. Róbmy sobie dwa oddziały najemników i idziemy. Jeszcze zaraz z południa do nich wlecimy tutaj, odwiedzimy. Tylko skończymy z murzynami. Wow! Bizancjum wypowiedział mi wojnę. Ale grube dymy się dzieją. Kurde! O co mi wypowiedzieli wojnę? O kurde, ale ostro będzie. Holy War for Tripoli, o te dwie prowincje. Szczerze mam wysrane te dwie prowincje. Nie będzie mnie boleć, jeżeli stracę, ale nie planuję tego tracić ogólnie. W ogóle nie planuję. Będziemy się bić, napierdzielać. Będzie mnie to kosztować, ale was pokonam. Okej, okay, i mam 50 koła wojska. Czyli jeżeli bym was pokonał, bo teraz patrzę, czy White Peace byłby sens... Jakbym enforcował, to 1000, tylko 1000... To jest spalenie i zgwałt jednej prowincji. No, nie ma sensu, to by nie dało nic. On by musiał być drugi w kulach, to by nic nie dało. Dobra, czarni, macie takiego plusa, że ja rzeczywiście jestem troszkę teraz w potrzebie, tak to nazwijmy. Więc
W sumie weź tu zawróć do góry i będziemy iść na północ. Tak, zaraz będzie pokój. Tylko mamy tutaj jeszcze kilka miast do spalenia. Okej, okay, teraz z wami jestem w stanie wziąć pokój, spokojnie. Pokój, spokojnie. Syn młody, ty daj na Haritage i bądź Żydem. W międzyczasie, czy mogę zrobić, utworzyć te tereny, bo to będzie łatwiej wtedy to przekazać. Tile can be created. Duchy of Afar. Stwórz. Młodemu będzie łatwiej to przekazać, dając po prostu... No musimy mu najpierw dać jedną prowincję jakąkolwiek. Czyli musimy mu dać na przykład Sheikdom of Asab. Najpomniejsze tereny. Grantuj. You have Afar. Cyk. Masz 240 i rządzisz tymi terenami, mordo. I masz jeszcze gifta, tak, tutaj na urodziny. I jeszcze bądź pobłogosławiony. Bądź pobłogosławiony przez tutaj szatana. Niech szatan tobie... pobłogosławiony przez szatanistów. To jest rzeczywiście trade teraz? Same trade opinion 15. Ale dobra. Musimy ruszyć na północ. Tutaj toczą bitwę. Czy oni to wygrają? To tak średnio to wygląda. Ale centrum wygląda, jakby miało zrobić różnicę. Chuja tam, ale to jest ciężka bitwa. Ja to przegrałem, ci najemnicy. O kurde, tego się nie spodziewałem. Ale tak jak mówiłem, odwiedzimy ich od południa też. To, że tam przegrałem, to mnie aż tak nie boli. Będę mniej opłacać najemników. To tyle po prostu. W sumie jak teraz tak siedzę, bo wiecie, normalnie się siedzi tak, jak gra się jakąś FIFA, padzik rozwalony, a teraz tak na poważnie trzeba zagrać, więc cyk, pochylony do przodu i jazda. O, tu choróbsko się pojawiło, ale mam to w dupie, nie będę zamykać, zbyt duże dymy się dzieją. To zrekrutujmy jeszcze sobie 3 oddziały najemników. Podeślijmy ich tutaj, żeby działali. Bo regularna armia od południa się przesuwa. Plus taki na tym południu, dobra, olej już tą prowincję. Plus taki na południu jest to, że oni mają tutaj słabsze fortyfikacje w niektórych miejscach. I rzeczywiście fajnie tutaj jest to wyszturmować, żeby sobie zająć dla pieniędzy. Kurde, ja w ogóle na piątce prędkości gram tutaj, tak teraz zauważyłem dopiero. I się dziwię, że o kurde, dzieją się rzeczy niestworzone, niezrozumiałe, o których nie mam pojęcia. Dobra, będzie tutaj bitwa ważna. Tylko, że oni dołączą... A nie, naraz dołączą, dobra. Najważniejsi dowódcy tutaj. 18, 18, 15, ja w centrum. Czy mogę coś sobie jeszcze zwiększyć? Znaczenie infantry. Infantry da mi boosta tam kilka procent do wszystkiego, a mili technik też troszkę, ale organizacja to morale teraz to akurat olać. Dobra, później infantry, to się najbardziej przyda. I dawać jeszcze przed ucięciem z powodu zbyt dużej liczby ludzi. Kurde, i co mi jakiś cesarz przerywasz teraz? Wypierdalaj. Kanaj, a bo wyruszyłem na pielgrzymkę tutaj, na tą pielgrzymkę, znaczy na krucjatę żydowską. I grabie Kair, o kurde, troszkę rzeczy się pojawiło. I to w jeden dzień w sumie. Ja, on ma minus 10, a mam 50, no to wygram to. Tutaj wiesz co? Bo ja to ma supply'ów, a jak to zupie, to będę tracić ludzi. Dobra, to już jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Udało się wygrać pojedynek, jeden na jeden. Więc bitwa z Egiptem wygrana. Stolica tego frajera zajęta. Bizancjum gdzieś zniknęło. Oblegało mi to Trypoli sporą armią, ale sobie gdzieś poszli. Tutaj jest bezpośredni teren tego ziomka. Tak, troszkę tutaj już tracę te wojska, ale z powodu dlatego, że staram się wyspeedrunować te oblężenia. O, i gość tutaj na bitwę idzie. Kurna, idź tędy, ja pierdzielę, jest szybciej. Będzie mi przez 3 prowincje lecieć zamiast przez 2. Ja pierdzielę. I teraz zdążysz czy nie zdążysz? The Holy War for Egypt. Co się stało? Ło. Jak? No longer valid. Nawrócili się na judaizm. Pow. Nie mogę. Ci, co mi wybili tyle Żydów w królestwie, się nawrócili na judaizm. Co za pojebane akcje. Ło kur... Po panie, kto panu tak to... Spierdolę, ale oni się zaraz nawrócą z powrotem, w sensie, że zaraz go ścisną. Cała jego rodzina się nawróciła, dobra, cała jego rodzina się nawróciła, to jest jakaś szansa, że jednak to się utrzyma.
Połącz tą armię. Idziemy kurna na północ. Idziemy na północ i trzeba zacząć się przygotowywać na to Bizancjum. Zrobię tak. Bo w momencie jak toczyłem te wojny, troszkę mi się w terenach moich odnowiło ludzi. Więc w takim razie pozwolę sobie... Czekaj, jakoś mam tutaj terytorium? To. Czemu ja mam to? A nie, mam to miasto. Olać to miasto. Dobra, to w takim razie sobie zderekrutuję wojsko i zrekrutuję jeszcze raz. I niech się spotkają tutaj rzeczywiście. Tylko co to Bizancjum kombinuje? To jakieś walki są. Oprócz tego, że atakują mnie, gdzie ja jeszcze się nie ruszyłem w ogóle na nich, to jeszcze atakują sułtana de Buchera. What? Najebani jesteście. Mają 36 tysięcy wojska, ten Bacher ma 12 tysięcy, ja mam teraz 16 tysięcy. Ale... 80 tysięcy hajsu. 80 tysięcy hajsu. Holy Order jest po mojej stronie. To już nikt nie ma co wzywać. 800 osób, co to zmieni, kurde, tutaj. Ale mogę sobie cyk, 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 kilka tysięcy ładnych dorobić. Dosłownie wszyscy najemnicy są teraz zatrudnieni gdzieś. I to jest niestety cała moja armia, co mogę tutaj zrobić. Wziąć sobie i pójść. O, i ta choróbska. To wy pójdziecie tu. Wy pójdźcie, bo tutaj nie są już spalone te ziemie. Pójdziemy naokoło. Postaram się chorobę ominąć. Mogę też. Ja nie mogę mu tutaj ten tacza walnąć niestety. Czemu? A, bo już jest chory, dobra. Ale mogę go spróbować zabić. Czy ktoś próbuje mnie zabić? Bo jeżeli tak, to bym go poprosił, żeby przestał. Moja już własna żona to wspiera, ja pierdolę. Przestańcie na razie wszystkie tutaj dymy robić w kraju, próbować zabić ludzi. Zanotujemy tych zelotów jeszcze podczas tej wojny. I bym tak... Zbuduj tutaj spy networka. I jak wygląda próba plota? Czy jest ktoś, kto ładnie mi podbije tego plota? A, dupy nie urywa. No i zaczynamy kontrofensywę, mimo że ich ofensywy jeszcze nie było. A plocik na cesarza ma 125% i on jeszcze rośnie. Tylko, że widzę teraz jak okna otwieram, bardzo gra slowuje. Nie wiem, czy grę będę musiał zrestartować, czy... Nie wiem, dyskiem się zająć, czy co... Dlaczego tak to się dzieje? Ale niestety tak się dzieje. No i łupimy terytoria bizantyjskie. Teraz kwestia jest taka, że ja nie wiem, czy ja bym chciał z nimi robić pokój. W sensie, jeżeli oni się rzeczywiście biją jeszcze z tym drugim Arabem, to trzeba w dwójkę sprawić Bizancjum odeprzeć. Jak mu ta wojna idzie, ten Arab atakuje, widzę. On ma też... A nie, to hostile towards są. Nie wiem, co mu się tam na zachodzie dzieje i czemu... On ma wasal limit ma przekroczony, a ma tylko dwa terytoria bezpośrednie. Co za dzban. Nawet Bizancjum, Konstantynopol bezpośrednio do niego nie należy. Do króla Epirusu należy Konstantynopol. Ja pierdzie, kościół, coś ty zrobił z krajem. Czy co wyście zrobili z krajem, bo to ogólnie do was należy. Gościu na White Peace'a jeszcze nie chce nawet. 30% mam z nim, a gościu nie chce White Peace'a. O, choroubsko się skończyło. O panie, wjeżdżamy na luzaku do niego. O, zjawił się z armią. Zjawił się z armią. Idź tak, żeby było szybciej. I teraz tak, do tej armii przypiszemy najlepszych tych dowódców. Ktoś mi w ogóle zmarł, ale na razie nie słuchałem, nie sprawdzałem kto umarł. I tutaj przypiszemy drugich najlepszych dowódców. Czy kogoś mi to nie odebrało z jakiegoś powodu? To 17. Za tą 17 nie będzie ta 16. Kurna. Ta 13, dobra. Ty też podejdź tędy, bo mi się wydaje, że szybciej. Wsparcie przyszło, okej. Ale coś mi tutaj przeszkadza teraz. Słuchaj, nie mamy kurwa dzieci, tak? Nawet nie jest mi smutno, wyrzucając tobie, że to twoja wina. Daję ci kuźwa pieniądze. Nie no, nie żyjesz. Wkurzyłaś mnie, znaczy jeszcze masz wątek, że mam nóżkę na boku. A w międzyczasie wygraliśmy bitwę i mamy 100%. I nie dość, że chciałem White Peace'a wcześniej grzecznie, to gościu jeszcze został ściśnięty i udało się ładnie wygrać. A nasza żona nie żyje.
Właśnie, czy mogę już zjeść dziecko, czy jeszcze nie, jeszcze to nie jest ten etap? Rozwiązujemy wszystko. 100 tysięcy hajsu mamy! Ładnie to siadło. Ale a propos tego, ważne rzeczy ważne i ważniejsze. Czy dziecko mogę zjeść? Tak, mogę go zjeść chyba. A mi zniknęła tam ta opcja. No to młoda, słuchaj. Absorb life force, cyk, sorki. Ale ja... jeden healtha tylko. Kurde, szkoda. Mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery żony, które zmarły. I jeszcze wcześniej, jak byliśmy Arabami, mieliśmy żony. Znaczy, w sensie muzułmanami. Na razie się zaręczę z 15-latką. Więc zaraz to powinno być możliwe normalny ślub. O, 115-latko. Dobre staty ma. Nie widzę na razie nic, co by miało jej przeszkodzić byciu z Ferility. No ale słuchajcie, w tym momencie skończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Udało się porobić wiele. Atak na Babysynię, nawrócenie tego Egiptu. Szkoda, że... Kurczę, bo chciałem to przejąć. Chciałem ten Egipt przejąć, a się nawrócili frajerzy. No i odparcie Bizancjum. To był intensywny odcinek. Dziękuję za oglądanie. Na pewno widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.